Cześć. Dzisiaj na wesołe, taka adrenalinka dla wszystkich chorych, niepełnosprawnych zdrowych. Słuchajcie, przychodzi facet do lekarza, wchodzi do gabinetu, patrzy, lekarka siedzi, mówi: kurczę, przepraszam, czy nie ma jakiegoś doktora, jakiegoś faceta? Może ja przyjdę później? Nie, proszę pana, nie ma akurat żadnego kolegi, ale niech pan mówi, o co chodzi, ja panu pomogę. Proszę pana, jest głupia sprawa. Boli mnie troszkę przyrodzenie. No dobrze, no to nie przecież panu pomogę. O co chodzi? To niech pan pokaże. Ale ja się wstydzę. Ja mam cipaka jak niemowlak. No proszę pana, wszystko co ludzkie nie jest mi obce. Śmiało, śmiało, niech pan pokazuje. Facet pokazał jej cipaka, a ona zemdlała. To facet uciekł, a pielęgniarka, która była z lekarką, zobaczyła kątem oka, że coś nie tak. Przychodzi do tej lekarki: pani doktor, co się stało, co się stało? No pacjent powiedział, że ma cipaka jak niemowlak. Poprosiłam, żeby pokazał. I faktycznie jak niemowlak. 3 kilo wagi, 54 cm długi. To tak wygląda zdrowe niemowlę. Najlepszego, bawcie się dobrze, cześć.